Jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, to jestem głęboko przekonany i sądzę, że pani premier podziela to przekonanie, że tutaj nie trzeba żadnych nadzwyczajnych instytucji, tutaj trzeba po prostu uczciwego śledztwa, że to musi załatwić wymiar sprawiedliwości, normalnie funkcjonująca prokuratura. Tak to w tej chwili widzimy i sądzę, że tak te sprawy będą biegły. Powtarzam, nie nadzwyczajne instytucje, nie komisje międzynarodowe, chyba że ktoś z zewnątrz będzie coś takiego proponował, tylko po prostu normalne śledztwo.